Siostry i bracia, bardzo serdecznie witam na piątym już spotkaniu wokół osoby i tekstów księdza Franciszka Blachnickiego. Zapraszam do wysłuchania katechezy, rozważania, a potem do wspólnej modlitwy w ciszy, do namiotu spotkania, sam na sam z Jezusem. Przed tygodniem analizowaliśmy pierwszą część pierwszego drogowskazu nowego człowieka. Jezus Chrystus jest moim światłem i życiem oraz jedyną drogą do Ojca. Tak brzmi ta pierwsza część. Chrystus jest moim światłem. Fos. To znaczy w tym świetle poznaję, kim jest Bóg, poznaję także, kim sam jestem. Chrystus jest moim życiem, nie tylko życiem biologicznym, bios, ale zoe, życiem duchowym, życiem pełnym, życiem wiecznym, życiem dynamicznym. I On jest moją drogą do Ojca. Dzisiaj przejdziemy do drugiej części tego pierwszego drogowskazu. Skoro tak, skoro Jezus Chrystus jawi mi się jako światłość prawdziwa, odwieczna, jako pełnia życia, jako droga do Trójcy Świętej, to jest czymś logicznym, że zawierzam Mu, oddaję Mu swoją drogę, swoje życie. I dlatego druga część pierwszego drogowskazu brzmi następująco. Przyjąłem Go jako mojego Pana i Zbawiciela. Oddaję Mu swoje życie, aby Nim kierował. Uwaga, jest to niezwykle ważne stwierdzenie, bo oto dochodzi do oddania komuś swojego życia. Oddaję Mu swoje życie, aby Nim kierował. Pamiętamy, że ksiądz Franciszek Blachnicki doznał nawrócenia, został oświecony w celi śmierci w więzieniu w Katowicach w 1942 roku. Ksiądz Adam Wodarczyk tak napisał o tym wydarzeniu. Wydarzenie to stało się punktem zwrotnym w jego życiu. Pod jego wpływem podjął decyzję całkowitego oddania się na służbę Bogu. Stał się innym człowiekiem. Postanowił zaprzeć się siebie, nie szukać rozgłoszcu i służyć Chrystusowi. Uważał, że zmartwychwstał duchowo. Koniec cytatu. A zatem już tam ksiądz Franciszek Blachnicki postanowił swoje życie oddać Chrystusowi. Zrozumiał, że już nie należy do siebie, ale całkowicie oddaje się komuś. Po latach ten moment ksiądz Blachnicki nazwał pierwszym nawróceniem, albo też nawróceniem wiary. Bo wtedy naprawdę uwierzył, zawierzył Chrystusowi i zapisał później w swoich notatkach, cytuję: pierwsze nawrócenie polega na poznaniu nadprzyrodzonej rzeczywistości Jezusa, Bożego planu zbawienia w sposób egzystencjalny i personalny i na zasadniczym zwróceniu, poddaniu swojego życia. W moim życiu to okres od B1, czyli celi, w której przebywał ksiądz Blachnicki, do wstąpienia do seminarium
i pierwsze lata pobytu tam. Odpowiada to okresowi ewangelizacji i osobistego przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Koniec cytatu. A zatem nawrócenie w celi więziennej księdza Franciszka Blachnickiego polegało, według jego słów, na oddaniu się Jezusowi w sposób egzystencjalny i personalny oraz na zasadniczym zwróceniu, poddaniu swojego życia. Ksiądz Blachnicki wiedział, że przyjście do Niego Chrystusa jako pełnia światła, życia, jak i jako dalsza droga domaga się odpowiedzi. Tak jak kiedyś Chrystus przychodził do apostołów: pójdź za mną. Albo tak jak do młodego, anonimowego człowieka powiedział: zostaw wszystko i chodź za mną. On jeden tego nie uczynił. Taką chwilę przeżył ksiądz Blachnicki. Niech Jezus robi z nim co chce. Ja oddaję mu swoje życie. Blachnicki tam w celi więziennej pragnie tylko mu służyć. I postawmy tu pytanie tak sami wobec siebie, tak szczerze. Czy moja wiara jest u mnie osobistym, egzystencjalnym i personalnym zaangażowaniem całej mojej osoby? Czy ona angażuje całą moją osobę? Czy jest tylko jednym z elementów mojego życia na równi z innymi, jak życie rodzinne, zawodowe? Czy tak naprawdę oddałem życie Jezusowi? I co to dla mnie znaczy? Co to dla mnie znaczy, że oddałem, czy oddałam życie Jezusowi? Czy powierzyłem, czy powierzyłam Mu siebie, przekazałem Mu ster swojego życia, aby nim kierował? Być może niektórzy z Was, słuchaczy tych konferencji, tych kateches, uczestniczyli w rekolekcjach oazowych, zwłaszcza pierwszego stopnia, lub też rekolekcjach ewangelizacyjnych. Ich zwieńczeniem jest przyjęcie Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. I coś takiego, przyjęcie jako Pana i Zbawiciela, przyjęcie Chrystusa, powinno być mocno wyryte w naszym umyśle, w naszym sercu, na całe życie. I czy rzeczywiście tak jest? Niestety słabością naszej wiary jest to, że my często dokonujemy jakichś wielkich deklaracji, ale tylko w słowach. Słowa, piękne słowa. Jezus powiedział: z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Tak jest zapisane w Ewangelii świętego Mateusza. Słowa, chociażby pięknej pieśni: wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Ale czy wiemy, co śpiewamy, co w ogóle mówimy? Czy czujemy ciężar gatunkowy tych słów? Być może oddaliśmy się w pięknej formule słownej Jezusowi, ale nasze życie niewiele się zmieniło. Dalej prowadzimy swój własny plan, układamy według naszych pomysłów swoje życie, a jeśli dotknie nas jakaś próba, jakieś zaskoczenie przyjdzie dla nas, wówczas buntujemy się. Pytamy, gdzie jest Bóg, dlaczego Bóg tak z nami postępuje. Ksiądz Blachnicki od początku radykalnie zmienił nastawienie do swojego życia. Dokonał, jak to się mówi w języku liturgicznym, metanoi, metanoia, to znaczy
przekierowanie, zmiana życia. Od owego pamiętnego dnia postanowił już nie żyć dla siebie, ale dla Chrystusa. I poznaliśmy już wcześniej, jak niezwykle gorliwie chociażby podszedł do swojej formacji seminaryjnej. I teraz przejdziemy do punktu drugiego naszego rozważania dzisiejszego. Po kilku latach pobytu w seminarium ksiądz Blachnicki zauważył, że jednak cały czas to on jest na pierwszym miejscu. To ja się oddałem, to ja służę, ja się przygotowuję. Ksiądz Blachnicki był bystrym obserwatorem, dawny skaut. Nie tylko obserwator życia zewnętrznego, ale także ludzkiego wnętrza. I on zauważył, że nawet pójście do seminarium nie oznacza jeszcze całkowitego oddania swojego życia Chrystusowi. Że nawet służąc ludziom, można stawiać swoje ja na pierwszym miejscu. Tak, mogę to ja robić. Wybrałem taką opcję życia. Ale to nie Chrystus prowadzi mnie przez życie, nawet jeżeli robię coś pięknego. I właśnie wówczas pod koniec pobytu w seminarium doznał drugiego nawrócenia. Nazwał to także duchowy przewrót kopernikański. Na czym ten duchowy przewrót kopernikański polegał? On zrozumiał, że pomimo, że przeszedł tak wiele cierpienia, doświadczeń życiowych, to ciągle ulega swoim ludzkim, naturalnym odruchom. Że to on chce sterować swoim życiem. Co więcej, zauważył, że wcale tym życiem nie steruje, że opanowują go różne słabości, upadki, doświadcza jakiejś bezsilności w życiu wewnętrznym. I właśnie wtedy odkrył, że droga do zjednoczenia z Jezusem, do świętości, polega na zaakceptowaniu tych swoich słabości i położeniu całkowitej ufności tylko w Jezusie Chrystusie. Całkowita ufność w Chrystusie. I dlatego to drugie nawrócenie nazwał nawróceniem ufności. Pierwsze to było nawrócenie wiary, uwierzył, a w drugim nawróceniu zaufał całkowicie Jezusowi, nawrócenie ufności. I zapisał w swoim pamiętniku, cytuję, wreszcie zaczynam pojmować właściwy stosunek do mojej nędzy i do mego skażenia. To nie coś, co należy za wszelką cenę wyrzucić z siebie, lecz przeciwnie, do tego muszę się przyznać spokojnie i z pogodą, wziąć to na siebie i znosić z Chrystusem jako mój krzyż. Koniec cytatu. A zatem, widząc swoje niedoskonałości, ksiądz Blachnicki się nie zniechęca. On rozumie, że Jezusowi trzeba oddać także swoje słabości, upadki. I odnajduje ksiądz Blachnicki swoją własną, jak to nazwał, małą drogę pokory i ufności. Mała droga pokory i ufności. To jest coś zadziwiającego. Ci, którzy uczestniczą w naszych spotkaniach może już od kilku lat, może zapoznali się z duchowością świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, zauważają, że to jest dokładnie to samo. I nawet nazwa jest taka sama niemalże. Mała droga pokory i ufności. Na czym ona polega? Polega na tym, że trzeba zaakceptować swoją słabość, znosić, nawet umiłować swoje ostatnie miejsce, a równocześnie podejmować wszelkie wysiłki, aby wszystko wykonać jak najlepiej, jak najdokładniej, z całym sercem, zaangażowaniem, dając przez to Bogu znaki, że chcemy to wykonać, ale jesteśmy słabi,
I on wtedy sam zejdzie i dopełni swojego dzieła. Jest to coś zadziwiającego, że ta mała droga, mówiąc tak wprost, została odkryta także na terenie naszej polskiej ziemi przez księdza Blachnickiego. On zrozumiał, że realizacja pierwszego drogowskazu, jeszcze raz przytoczę drugą część tego drogowskazu, przyjąłem Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela, oddaję Mu swoje życie, aby nad Nim kierował. Realizacja tego polega na oddaniu Jezusowi także naszych słabości, naszych grzechów, upadków. Człowiek nie może zasługiwać na Królestwo Boże. Nie jest w stanie. Człowiek może jedynie wszystko robić, aby dać Bogu znak, że Go kocha, że całkowicie Mu się oddał, ale sam z siebie jest zbyt słaby. Choć ksiądz Blachnicki, trzeba powiedzieć tak, że chociaż ksiądz Blachnicki odkrył to pod koniec seminarium, to jednak wcale nie było to łatwe wprowadzenie w czyn, w życie. On się przez wiele lat z tym zmagał. Ciągle zauważał, że jednak stawia siebie na pierwszym miejscu, że jego wola jest tym, co decyduje, a nie wola Boża. I szczególnie jasno uświadomił sobie to po kilkunastu latach bycia księdzem, kiedy przebywał w więzieniu katowickim po raz drugi. Wtedy nagle został odcięty od duszpasterstwa, od ministrantów, od grup modlitewnych, od służby ludziom, od krucjaty wstrzemięźliwości. Nagle nie ma nic do roboty. Nie ma się czym zajmować. A jakby to miało trwać do końca życia? Przecież on był tak aktywny. I nagle opatrznościowo został od tego wszystkiego odcięty. Zaczął myśleć, co teraz? I posłuchajmy, co zapisał. Cytuję. Skażenie mojej natury powoduje, że wszelkie myśli i plany dotyczące budowy Królestwa Bożego, jakie powstają we mnie, są wewnętrznie zatrute przez niewłaściwe odniesienie ich do siebie. Moje ja natychmiast lgnie do nich z upodobaniem, podchwytuje je, podtrzymuje i rozwija. Towarzyszy temu zadowolenie, że to moje, że to ja stworzyłem. Ja już czuję się wykonawcą tych wielkich planów i odbiera uznanie. Wszystko to dokonuje się spontanicznie, błyskawicznie i co najgorsze, w sposób nieuświadomiony, w ciemnościach podświadomości. Koniec cytatu. Czyli tam przez te kilka miesięcy pobytu w więzieniu, odcięty od wszelkich akcji, działań duszpasterskich, ksiądz Blachnicki sobie uświadomił, że może tak być zawsze i jakby Jezus chce mu uświadomić, że to nie ty działasz. Ja mogę bez Twojego działania jednym ruchem naprawić cały świat. I ksiądz Blachnicki sobie to uświadomił i ten swój problem, myślę, że nie tylko jego, to jest problem wielu osób, on to nazwał namiętnością jaźniową. Dosyć dziwna nazwa, namiętność jaźniowa. Ten termin powtarza się wiele razy w jego zapiskach, zwłaszcza z tych rekolekcji więziennych. Chodzi być może o to, że w naszej jaźni jest jakaś namiętność do podkreślenia własnego ja, ciągle ja. I wyobraźcie sobie, że ksiądz Blachnicki podjął decyzję niezwykłą, że tą namiętność jaźniową całkowicie trzeba wyeliminować
I on jest gotowy nawet nie wrócić do tego duszpasterstwa, byleby tą swoją namiętność wyeliminować. I co myślał? Posłuchajmy, cytuję. Widzę przed sobą dwie drogi. Albo po wyjściu z więzienia dobrowolne więzienie u kamedułów, ofiara całkowicie z siebie i wszystkich swoich ideałów, które są dla mnie nieustanną pokusą, albo niepokalana oczyści mnie wewnętrznie i poruszy czystą miłością, abym stał się zdolny do ofiary całkowitego samowyniszczenia w apostolstwie i duszpasterstwie. Koniec cytatu. Czyli albo całkowicie się oderwę od siebie i wtedy mogę wracać do apostolstwa, do duszpasterstwa, albo idę do kamedułów. To znaczy na pozostałą część życia odcinam się od duszpasterstwa, bo ono tylko rozwija moje ego. Nie wiem, czy czujecie, to jest niesamowite. On był gotowy wstąpić do kamedułów tu w Krakowie na Bielanach. Zresztą jeździł co roku na pustelnię kamedulską, na swoje rekolekcje. I to od właściwie początku kapłańskiego życia niemal co roku tam przebywał. To nie była tylko jakaś mrzonka. To nie było tylko jakieś tam słowo. To był prawie, że moment, kiedy on tak na ostrzu noża postawił albo, albo. Bardzo wiele pomógł mu wtedy ojciec Piotr Roztworowski, były opat benedyktyński w Tyńcu, a potem kameduła, przeszedł do kamedułów, został eremitą w krakowskich Bielanach. Był to człowiek naprawdę nieprzeciętny, niezwykle inteligentny, a równocześnie duchowy. Nawiasem mówiąc, to był także spowiednik księdza kardynała Karola Wojtyły. I ojciec Piotr Roztworowski wiele pomógł księdzu Franciszkowi Blachnickiemu w powolnym wykuwaniu tej wewnętrznej pokory. Byśmy nazwali to językiem Teresy z Lizieux tego dziecięctwa duchowego. To nie ja, to Jezus. Ksiądz Franciszek Blachnicki długo walczył z tą wadą, żeby nie przypisywać sobie zasług. Ale z drugiej strony przecież nie można też popaść w lenistwo, żeby nic nie robić. Dlatego on zapisał między innymi takie mocne zdanie: wszystko działa Bóg, a zarazem wszystko działam ja. Tak zapisał, ale zauważcie, to ja już jest na drugim miejscu. Wszystko działa Bóg, ale Bóg się mną chce posłużyć. Ja nie mogę być leniwy. Ja muszę dać całkowicie swoje życie. Po wielu latach, na rok przed swoją śmiercią, kiedy ksiądz Blachnicki przebywał już na emigracji w Niemczech, w Karlsbergu, 24 lutego 1986 roku tak zapisał w swoich notatkach. Drugie nawrócenie to zasadnicza rezygnacja z pragnienia zbawienia siebie i oczyszczenia własnym wysiłkiem. Zrozumienie, że tylko Bóg zbawia. Ufność zbawcza. Wiara w odpuszczenie grzechów. Nowe nastawienie do swoich niedoskonałości. Znoszenie. Będę się przechwalał w swoich słabościach. Na fundamencie tego nawrócenia budowane było całe moje kapłańskie życie, cała działalność. Trwało to ponad 30 lat. Koniec cytatu. Ponad 30 lat. Ksiądz Blachnicki budował to dziecko Boże w sobie. Naginał swoje myślenie do nowej jakości życia,
To nie ja, to Jezus. 30 lat, tak zapisał. Nieraz tak długo człowiek pracuje nad sobą, ale warto. Warto 30 lat. Tyle, ile Jezus przebywał w Nazarecie. Nasze życie to jest właśnie to naginanie do nowej jakości. Żyję, ale już nie ja, żyje we mnie Chrystus. On jest pierwszym działającym, pierwszym żyjącym. I teraz jeszcze przejdę do punktu trzeciego. Krótko. Ale okazuje się, że ksiądz Franciszek Blachnicki odkrył po wielu latach, że te dwa nawrócenia, nawrócenie wiary, nawrócenie ufności, prowadziły go jeszcze do trzeciego nawrócenia, nawrócenia miłości. O tym zapisał pod tą samą datą 24 lutego 1986 roku. Posłuchajmy. Trzecie nawrócenie, nawrócenie miłości, to etap, który stoi jeszcze przede mną. Przedmiot tęsknoty, wołania. Ale cały okres pobytu w Karlsbergu zdaje się być przygotowaniem tego nawrócenia. Musi ono być poprzedzone śmiercią. Śmierć starego człowieka jest uwarunkowaniem miłości. Człowiek stary, naturalny, nie może stać się podmiotem miłości. On musi umrzeć. Trzecia faza to towarzysząca mi już dłuższy czas modlitwa ciemności, trwanie przed Bogiem w absolutnej ciemności i niemocy, kosztowanie tej próżni świadomości. Tylko świadomość opróżniona z własnego ja może przyjąć miłość. Samo nawrócenie miłości dokona się wtedy, gdy poznam, jak jestem miłowany. I dopiero wtedy i potem stanę się zdolny, aby miłować innych w miłości Chrystusa. O Panie, kiedy nastąpi ta chwila mojego trzeciego nawrócenia? Ty wiesz. Ty wiesz także, że pragnę. Jestem w Twoim ręku. Prowadź mnie według Twojego odwiecznego postanowienia. Koniec cytatu. Oddanie Chrystusowi swojego życia prowadzi do śmierci starego człowieka. Do przemiany tego starego człowieka w nowego. A tym nowym człowiekiem jest miłość. Jest Chrystus żyjący w człowieku. Chrystus, który czyni nas swoim narzędziem, aby rozsiewać miłość w świecie. Jak to niezwykle wszystko się składa w tych drogowskazach. Pierwszy drogowskaz, oddanie życia Chrystusowi, otwiera drogę, by poprzez kolejne dojść do ostatniego agape. To znaczy człowiek nowy, przemieniony w miłość. Miłość zupełnie bezinteresowną. Agape to Chrystus, który na nowo zamieszkał na ziemi, w człowieku, który mu się całkowicie oddał. Chciałoby się powiedzieć za świętym Pawłem, teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy. A z nich największa jest miłość. Pozostajemy z tymi myślami. Teraz już na modlitwie w ciszy. Oddajmy Chrystusowi to nasze życie. Ale to nie jest akt jednorazowy. Oddanie swojego życia to jest może 30 lat takiego naginania do właśnie tego, że daje się Tobie. Naginanie mojego myślenia, że to nie ja jestem na pierwszym miejscu, że to Chrystus mnie prowadzi.
Oddanie swojego życia to przejście przez te trzy nawrócenia: wiary, nadziei i miłości. I pozwolenie się na przemianę w miłość, którą jest sam Jezus Chrystus.